naszą taką jakby specjalnością były mikropożyczki. Koncentrowaliśmy się na maksymalnie szerokim dotarciu do przedsiębiorców. W związku z tym udzieliliśmy 350 pożyczek w ramach dostępnych dla nas 30 milionów złotych. Dużą grupę wśród tych pożyczkobiorców stanowiły firmy początkujące, tak zwane startupy. To było około 40% naszych klientów. Staraliśmy się po prostu efektywnie rozdysponować te środki w sposób taki, żeby ci klienci szybko, skutecznie i racjonalnie te środki otrzymali, a później je wydatkowali. Nie potrzeba nam takiej historii kredytowej, jak to ma miejsce w innych instytucjach. Może być rzeczywiście firma początkująca, wtedy liczy się rzeczywiście racjonalność, sensowność pomysłu, który chcemy sfinansować za pomocą tych środków, o które się ubiegamy. Taki wniosek podlega przez nas ocenie, czasami jakiejś weryfikacji, podpowiadamy jakieś lepsze rozwiązania. I to jest w zasadzie tyle, tak? Czyli zarejestrowana działalność gospodarcza i dobre chęci, dobry pomysł. Mamy, wydaje nam się, bardzo duże doświadczenie w województwie zachodniopomorskim we współpracy z tymi najmniejszymi firmami. Rzeczywiście te mikroprzedsiębiorstwa do tej pory stanowią większość naszych klientów i bazując na tym będziemy nadal ubiegać się, żeby mieć jak najlepsze produkty do nich skierowane. Myślę, że te podstawowe zasady pozostają niezmienne, czyli ta otwartość, wyjście do klienta, wyjście do przedsiębiorcy naprzeciw jego zapotrzebowaniom, czasami sprostanie jego po prostu jakimś indywidualnym potrzebom. Fundusz Pomerania specjalizuje się w poręczeniach. Współpracujemy z bankami, w których poręczamy kredyty dla przedsiębiorców. Współpracujemy z firmami leasingowymi, gdzie poręczamy leasingi dla przedsiębiorców oraz udzielamy poręczeń w formie wadiów przetargowych dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zamówienia publiczne. Wadia przetargowe jest to wymóg ustawy o zamówieniach publicznych. Jeżeli chodzi o kwestie kwot, o które mogą się ubiegać przedsiębiorcy, to maksymalna kwota jednego wadium to jest aż 500 tysięcy. To naprawdę pozwala firmom startować w bardzo dużych kontraktach. Natomiast suma wadiów, które mogą przedsiębiorcy otrzymać, jeden przedsiębiorca, to jest aż 1 000 000 zł. Żeby uprościć ten system, ponieważ wiele firm startuje w wielu przetargach. Naprawdę mieliśmy firmę, która w ciągu roku składała 200 ofert. Otwieramy dla takich firm linie wadialne. Firmy definiują, ile planują, w ilu przetargach planują i na jakie kwoty startować. I tak wspólnie określamy ten limit, który chciałbym mieć dostępny. Wówczas ta procedura jest bardzo prosta, bo wadium przetargowe można praktycznie otrzymać natychmiast, dlatego że wszystkie formalności zostały już załatwione. Dla banków taka forma współpracy zabezpieczenia jest dużym, bym powiedział, dużym plusem. Bardzo chętnie angażują się w firmy, które mają dobre zabezpieczenie, dużo chętniej udzielają tych kredytów na dużo lepszych warunkach niż normalnie, więc wydaje się, że dla przedsiębiorcy, który idzie do swojego banku, który ma z nami umowę, jest to duży atut, kiedy może rozmawiać z bankiem, przedstawiając bardzo dobre zabezpieczenie. Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz Spółdzielczy Bank Rzemiosła w Szczecinie mają na dzień dzisiejszy dostępną pożyczkę akademicką, czyli ten produkt pożyczkowy jest dostępny oraz produkt kapitałowy, który dalej działa i jakby 20 wejść kapitałowych już miało miejsce. Jeszcze jest przestrzeń na kilka, może kilkanaście takowych wejść, więc te produkty są w toku cały czas i o nie można się starać. Środki, które dotychczas
krążyły w gospodarce w województwie zachodniopomorskim, wspierając przedsiębiorców w ramach inicjatyw Jeremy i Jessica, pochodzących z Unii Europejskiej. Są od całkiem niedawna zarządzane przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, która stała się tak zwanym Zachodniopomorskim Funduszem Rozwoju, czyli takim menadżerem, który odpowiada w tej chwili za przygotowywanie produktów finansowych dla przedsiębiorców, za ogólne zarządzanie tymi środkami, które są w danym momencie wolne, no i też prowadzi jakby rozliczenia, toczące się rozliczenia w ramach tych ponad 6 tysięcy operacji, na które składają się oba duże projekty, tak, Jessica i Jeremy. Na pierwszym miejscu chcemy przygotować produkt poręczeniowy. Niedługo potem planujemy też produkt pożyczkowy. Każdy nowy produkt będzie obarczony tym, że będzie trzeba przeprowadzić procedurę przetargową i wyłonić pośrednika finansowego, czyli albo bank spółdzielczy, albo fundusz pożyczkowy, tak, który będzie te środki dystrybuował. Owszem, ZAR również bezpośrednio udziela wsparcia dotacyjnego, na przykład na usługi rozwojowe, czyli szkolenia, studia dla pracowników przedsiębiorstw. Taką dotację do 80%. W zasadzie w każdej chwili można u nas wystąpić. Mamy też w swojej ofercie, za chwilę będziemy mieli, tak, bony na wsparcie usług doradczych. To są dotacje, tak, które równolegle udostępniamy, ale jeśli chodzi o instrumenty finansowe, póki co działamy na zasadzie przetargów, gdzie produkty są udostępniane za pośrednictwem pośredników finansowych.